obiedzony tak, no, że wypiję piasie w kurde, bo piwo drogie prawie. Tak, w tym. Jasne? 9,50 kurka. No, jakie to gdzie takie masz... piwo? No, w tym, w pociągu. A, no to. Ty masz tanie piwo, ja tu patrzyłem na cenie, to naprawdę tanie. Tanie, bo to drożej nie sprzedam. A konkurencja? 10 to... Nie, to wiesz. Ludzie pracy nie mają, kurwa, nie mają pieniędzy. To nie ma co fikać. Tak. Jak jest zysk? Ja mówię na... To zysku nie ma, ale wiesz, na zero. Na zero wyjdzie to. Ja tam po prostu zmieszam kogowie, nie, no nie wydam. Tak ceny wyśrubowali po 4,50, ale ludzie nie mają. Bary padają jeden po drugim. U nas po 5, po 6 piw. W Głogowie, na Głogowie. W Głogowie. No ale to po 6 to musi być jakiś lokal już tam, ja nie mówię w Głogowie. No. A tam bar taki był, nie? No, ale nie, miejsce atrakcyjne, gdzieś tam jak Polańczyk masz i tak dalej. A no to tam nic o tej piwo nie schodzi, tam się. Takim napięciu, ktoś z tłumu krzyknął ognia, a my tam no skóry wiele, wy poniewierali. Janek, ja ci powiem, co się dziwisz, w tych jednostkach takich, gdzie oni się nie zajmowali tam kompanią jakimś honorową, nie? Zrobili z żołnierzy w ogóle, nie? Zabrali pluton i ćwiczyli, a to trzeba, wiesz, to nie są aż kompanii ci, co przystosowani byli, które ja jeszcze za moich czasów, to jakbyśmy jechali do Warszawy na odprawę hard, to dwa tygodnie tłukliśmy w Warszawie Wesołej z kompanią honorową warszawską, ćwiczyli strzelanie, to znaczy ja bym w orkiestrze prawda, ale nas, myśmy zasuwali jako orkiestra, w ogóle rozprowadzanie, w ogóle przepraszam do tego, ale kompania, ta co tego, to oni strzelali, kurczę, to oni mieli strzelali, tam nie było takich przypadkowych, a tu się to nie ma co dziwić, wiesz, tacy, to tam jest. Mówili do tego, tam za tym do pracy szkoda. I tam prawda, on robił tam się niepewne, on mówi tak, jak chciał to zarobić, to ja bym... Jasiu, to jest rzeźba naszego profesora z liceum. Profesora Kieferlinga, tak? Dziadka Kieferlinga. Tak. A później, jakieś 9 lat temu, 8, syn jego doprojektował ten krzyż. Aha, też Kieferling. Tak, syn. A te przęsła, co tam są, takie te... To jest autostrada. To już to... No, ale jeszcze nikt jak nie ma tych drogi. No to jest taki po prostu... Lębny biją, jest... Fresk Witolda Śliwińskiego. Mojego profesora z liceum. Wszystko ma wtedy sens. Trzeba opowiedzieć, jak ten lot wygląda. Lot był bardzo piękny. Tak, będziemy mieć wszystko słyszeć. Będziecie sobie rozmawiać. No. Słusznie. Swoje sprawy. Dobra. Kopela. Kopela, tak, kopela. Może i nie kopy. Petry, Marek Petry. Kolega ze szkoły. Zawsze mi się wyższy wydało. No, słuchaj. Wszystkie kręgi siadły, człowiek jest mniejszy. Tak. Nie, to... O kurde, ile to lat, Marek, tak? Od groma i ciut. Nie myśl, nie wymyśl. 9, 70. Przy okazji. Ale nie. No mówi, że ciurak, to ja zresztą. Ej, Mateusz, to jest jak patriarcha. Zapuścił w tupy.
PKS zajebiste. Ale co je, ci bardzo fajnie wygląda. Jakbyś nie miał ucha, to byś też taki prosty. Słuchaj, u nas był taki fryzjer, wiesz, mój tak. Przeszłeś fryzjer, tak? Co? Nie mam ucha. Poważnie? Poważnie. No to przyszedł ten pan, co do tyłu chodzi, karat na żółwie, no i tyle. No to kurwa, no co widzę. Ja tam wolę tą kasę. Bardzo panie Ryszku, jak to jest? Gitarzyści, którzy są zrenomowane ze zespołów polskich, to tam, zaraz ja się powiadałem, ja ten mój znajomy, co powiem, Nadzie? Tak, jej biorą. Najważniejsze, że nie pójdę. I na tym waszym klifie leży. Tak to się nie da. To jest taki mózg niesamowity, który się ciągnie 500 km. To jest to na wschodnim wybrzeżu, na zachodnim wybrzeżu? Nie. Trzy jeziora. Jeziora te amerykańskie, które są najbardziej znane. Granica Niagara, gdzie jest. No wiem, no. To tam jest uskok i 500 km jest taki uskok. No. I tam między innymi na tym uskoku między trzema jeziorami leży Hamilton. Tam gdzie Kazek mieszka. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pan panie Adam jeszcze zawita tutaj, nie? Dzisiaj. Chyba nie. No jak? Po co? A gdzie pan się będzie kładł tej kroży? Panie Boże, to ja już mam co? Zakaz wyjść. Tak? Zakaz opuszczania. Te buty chowają. Nie, to co, myśmy znowu nie wypili? No to ja walnąłem. Jasne. A ja po tyle piję cały czas. Nie, są majteczki. No właśnie. Będzie filiczny. Ale to kurwa szaleje. Grunt się uginął. To towarzystwo? Nie miał. Ale czemu nie zapłacę? Janek, ja na rachunki od tego czego? Z tego roku? Z tego roku. Aha, może. No i postraszyłem teraz razem z miłym miasta, że ich piszę na listę dłużników. Tak, to jest śmieszne. Ja nie wiesz tego tak rzeczy na.